przyspieszona została decyzja o zakupie, a z drugiej strony pojawiły się środki, które umożliwiły ten zakup, jak również możliwość sięgnięcia po taki aparat, który był osiągalny na rynku. No w tej chwili na tego typu urządzenia czeka się kilkanaście miesięcy. My to zainstalowaliśmy praktycznie w 2 tygodnie. Jesteśmy w tej chwili w naszej nowej pracowni tomografii komputerowej i RTG, którą uruchamiamy na potrzeby przeciwdziałania koronawirusowi. Ten konkretny tomograf pozwoli nam na wydzielenie odrębnej ścieżki diagnostycznej dla pacjentów zakażonych bądź z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, po to, żeby wykonać badanie tomograficzne klatki piersiowej, a z kolei to badanie pozwala w przypadkach słabych objawów albo wątpliwych potwierdzić bądź wykluczyć fakt zarażenia koronawirusem. Tomograf komputerowy marki Hitachi to jest 16-rzędowy, 30-dwuwarstwowy aparat o bardzo dobrych parametrach, natomiast ma przede wszystkim jest o kompaktowych rozmiarach w stosunku do całego gantry, który 75 cm ma szerokości. Można badać około 30 do 40 pacjentów w ciągu doby, w normalnych oczywiście warunkach. W przypadku obecnie panującej epidemii myślę, że to jest zdecydowanie mniej, no ale ze względu na procedurę, którą musimy zachować przy pacjentach z podejrzeniem lub zarażeniem. Drugim elementem inwestycji jest nowoczesny, cyfrowy aparat rentgenowski. Aparat firmy Neusoft, wysokiej klasy, aparat rentgenowski, który jakby uzupełnia naszą pracownię tomografii komputerowej o właśnie aparat też rentgenowski. Aparat oczywiście też jakby tutaj poszerza naszą gamę możliwość badania osób zarażonych lub z podejrzeniem. Oczywiście w późniejszym etapie będzie wykorzystywane też na potrzeby szpitala ogólnie. Oczywiście jak skończy się stan epidemii i konieczność takiego bycia w gotowości z wydzielonymi strefami dla tych pacjentów zarażonych i nie, ten aparat będzie przeniesiony do naszej pracowni diagnostycznej razem z tym aparatem RTG, który jest w sąsiednim pomieszczeniu. Łącznie ta nasza nowa kontenerowa pracownia kosztowała blisko 2,5 miliona złotych. Dzięki ofiarności, i to wielki ukłon dla prezesa Fundacji Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju, pana prezesa Edwarda Herbana, dzięki jego gestowi, którym przekazał nam 300 tysięcy złotych, możliwa była finalizacja umowy, podpisanie tej umowy, to była dokładnie kwota niezbędnego zadatku. Warto zaznaczyć, że zastosowany mobilny system kontenerowy to rozwiązanie ściśle wynikające ze specjalnie opracowanej w szpitalu procedury bezpieczeństwa, w ramach której pacjenci chorzy lub z podejrzeniem izolowani są od pozostałej części szpitala również na etapie transportu do nowej mobilnej pracowni obrazowej, korzystając z dedykowanego ciągu komunikacyjnego wydzielonego specjalnie w tym celu.